Norwegii, gdzie ludzie są zrelaksowani na swój temat, są ciekawi tego, co ludzie z zewnątrz, szczególnie z Europy Wschodniej, myślą o nich. Właśnie na tym polega chyba różnica między Polakami a Norwegami, że Norwegowie tolerują krytykę. Ale są głodni krytyki, powiedziałabym. To jest kraj, który umie łączyć przeciwieństwa. To jest właśnie to, czego mam wrażenie mi brakowało w Polsce. Mieszkałam bardzo długo w Anglii, potem mieszkałam bardzo długo w Irlandii, gdzie pisałam książki po angielsku, pisałam powieści po angielsku. To samo zrobiłam w Norwegii, to znaczy szybko się nauczyłam norweskiego. Musiałam wykładać po norwesku na uczelni. Przekopałam się przez całą kulturę norweską. Jest to kraj inspirujący. To jest chyba najlepiej funkcjonująca liberalna demokracja na planecie. No tak mogę tylko to powiedzieć. Któregoś dnia dostałam telefon od dyrektora opery, który powiedział, że czyta moje powieści i że oni potrzebują, żeby ktoś był w tym zespole, który robi wielką księgę na temat budowania opery i najlepiej, żeby to był ktoś z Polski, dlatego że operę budują głównie Polacy. I to jest książka, która opowiada o tym, jak się budowała opera. Więc jest tu bardzo dużo zdjęć Polaków, polskich robotników, polskich specjalistów, rzemieślników. To jest geniusz architekta, który jest znany z tego, że umie wkomponować norweską architekturę w jakiś dialog z przyrodą. Pamiętam, że jak rozmawiałam z Polakami, którzy budowali tę operę, mówili, nie, to wszystko runie, A potem ktoś, jeden z nich mówił, nie runie, bo ja tu mam taki pomysł. I już wkraczali w akcję i już rozwiązywali sprawę. Czyli mistrzowskie jakieś momenty w kulturze, jako zderzenie kultur, jako współpraca i dialog kulturowy, bez którego nie byłoby tego arcydzieła tutaj.